Dzisiaj na śniadanie robię takie cudo, pierwszy raz, więc nie mam zielonego pojęcia, jak to wyjdzie. Są to płatki owsiane i orkiszowe z taką masą z jajka, kiwi i mango. I to się blenduje, tą masę w sensie, później się dosypuje te płatki, no i wychodzi takie zapiekane ciasto. Zobaczymy, jak to wyjdzie, także wkładam na 180 stopni do piekarnika na 12 minut. Opcja grzanie góra-dół i termobieg. Zapomniałam Wam pokazać, a już zaczęłam kroić. Tak wygląda już upieczona owsianka. Albo orkiszanka w sumie, bo więcej jest płatków orkiszowych. I tutaj mamy pokrojone na takie ciasteczka. I w środku ona jest fajna, mięciutka. Także będziemy zaraz próbować. Będziesz jadła, Liwciu? Amu, amu? Tak. Jeśli chodzi o smak, to wychodzi to takie dosyć kwaśne. Natomiast jak posmaruje się serkiem mascarpone, co ja właśnie zrobiłam, to wychodzi dobre. Jeśli robicie tylko dla siebie albo dziecku powyżej pierwszego roku życia, to możecie dodać miód wcześniej. Nie wolno podawać miodu. Takie są zalecenia. Ale jest w porządku. A na drugie śniadanko mamy jajecznicę smażoną na maśle, odrobina tego masła i do tego szczypiorek, no i oczywiście woda do picia. Także smacznego, tak? I widać, smakuje. Ja się dzisiaj z Wami jeszcze nie witałam, także hej wszystkim. Ciemność, u nas w korytarzu strasznie ciemno jest. Krzysiek właśnie wrócił z pracy, wyszedł z małą i z psem na spacer, także ja tutaj biorę wodę, mleko, dla nas wodę do picia, bo jest mega ciepło, 22 stopnie i opaskę dla niej, bo założyłam jej czapkę, ale chyba jest za ciepło na czapkę, także ruszam na plac zabaw, ona się trochę pochuźda, piesek pochodzi i na 17:30 Krzysiek idzie do drugiej pracy, więc mamy trochę czasu, ale nie za dużo, także korzystamy z pięknej pogody. Dzień dobry. Co to za ślicznotka? Nie, nie jest jej za ciepło. Niby jest ciepło, ale strasznie wiatr wieje. Zablokowałaś koło? Tak? Dobra, jedno bo się nie da jechać na tym podłożu, tym wózkiem. Cześć. Liwciu. Liwajeczko. Hejo! Huźdasz się? Drugi raz chyba dopiero na huźdawce. Fajnie? A, Liwciu? Ale fajnie. Opa! Co za bączek śliczny. Trzeba i kapelusz kupić, wiesz? Albo czapkę. Ale zajada chrupeczka. Przekąska zamiast obiadu. Ale spójrzmy. Wyjdziemy.
wygrałaś? Pokaż. Chrupeczka, tak. O nie, 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 nie. Nie wyrzucamy. Chyba, że już nie chcesz to w sumie. Ale dobra. Ale dobra przekąska. Pa, pa. Dobra, to znaczy, że już nie chcę. Oj. Idziemy. Teraz taka fajna pogoda, że codziennie trzeba na spacer wychodzić. Jest godzina 19:09. Malutka właśnie poszła na drzemkę, więc jak teraz pośpi, to pewnie czeka nas hercowanie do jakiejś 22:00, podejrzewam. Ale jak ona chce spać, to nie ma problemu, idzie spać i ja się do niej dostosowuję. Ale nie o tym chciałam wam powiedzieć. Właśnie teraz już robię taką obiadokolację, zupę pieczarkową i pomyślałam, że dla małej na kolację zrobię kanapki z pastą z cukinii. Będę kombinować, jeszcze sama nie wiem, jak to dokładnie zrobię. Widziałam różne przepisy, ale ja zawsze troszkę modyfikuję według swoich jakby preferencji. Więc wstawiłam cukinię z przyprawami, troszkę oliwy w naczyniu żaroodpornym i przykryłam papierem do pieczenia. No i się upiecze, zobaczymy, czy się upiecze, bo kiedyś robiłam z papryki pieczonej pastę i wyszła super. Także dzisiaj chciałabym spróbować z cukinii. Mam jeszcze jogurt naturalny, nieotwierany, więc myślę, że dodam jogurt, jak to się upiecze i to wszystko zblenduje. Niedużo tego jogurtu. Przyprawy już są na cukinii, posypałam od razu do pieczenia, więc chyba nie będę dodawać do pasty. Jeszcze zobaczymy, jak to po prostu wyjdzie, jak będzie smakować, będę próbować i jeśli będzie za mało, to doprawię. Oczywiście można dać, wiecie, samą cukinię i jogurt naturalny, natomiast moja córka chyba tego nie zje za bardzo, ponieważ ja jej przyprawiam rzeczy, oczywiście nie jakoś mega dużo, ale myślę, że ona ma 9 miesięcy i tak naprawdę można przyprawiać, tylko chodzi o to, że bez soli, tak, no to nie solę jej w ogóle, daje jakieś oregano, majeranek, paprykę słodko mieloną, takie rzeczy, pikantnego też raczej nic. No i to są właśnie takie przyprawy. Moja zupa jeszcze się gotuje, bo odlałam zupę bez przypraw dla małej, jedną miseczkę, w sumie nawet nie całą, bo wiem, że ona całej nie zje. I tutaj dodałam taką kostkę warzywną, ale ona jest bio, nie używam tych zwykłych, mogę wam w sumie pokazać, jak ona wygląda. Tu ścierka leży, bo coś nam kapie z lodówki, trzeba będzie to zobaczyć, ale na razie to ja się na tym nie znam, a Krzysiek nie ma czasu, więc nie wiem, o co tam chodzi, ale nieważne. I to jest taki bulion warzywny, organiczny, w składzie ma sól, cukier trzcinowy, suszone warzywa, cebula, saler, marchew, pietruszka, skrabia kukurydziana, olej z nasion słonecznika, wyciąg z drożdży, przyprawy. No i wszystkie składniki są ekologiczne. Także myślę, że no spoko, na pewno lepsze niż te biedronkowe.